2023, pozycja 40, z mniejszymi zmianami, składam wniosek o powołanie z dniem 28 września 2023 roku na funkcję skarbnika miasta Rumi pani Celinę Pałasz. Pani Celina Pałasz spełnia wymagania na stanowisko skarbnika określone w artykule 6 ustęp 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania pracy na określonym stanowisku. Spełnia wymagania wynikające z artykułu 54 ustęp 1 i 2 w związku z ustępem 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz cechuje się odpowiednimi zdolnościami i wieloletnim doświadczeniem w pracy w zakresie finansów publicznych. W związku z tym, iż powoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy i dokonywane jest na wniosek burmistrza, złożenie powyższego wniosku jest uzasadnione. W nawiązaniu do niniejszego wniosku dołącza się projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika. Proszę pana burmistrza o... Już oczywiście odczytuję. O przedstawienie. Projekt artykułu nr 770, szanowni państwo, Wysoka Rado, sprawie powołania skarbnika miasta Rumi. Paragraf pierwszy, na wniosek burmistrza miasta Rumi powołuje się z dniem 28 września 2023 roku panią Celinę Pałasz na stanowisko skarbnika miasta Rumi. Uzasadnienie. To już to pan Krzysztof mówił, a więc jednak bez pani Celiny nie wytrzymamy i bardzo prosimy Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie jej powołania na dalszą pracę do naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projekt uchwały na druku 770 opiniowała Komisja Samorządowa. Proszę pana przewodniczącego Piotra Balczewskiego o przedstawienie opinii. Projekt uchwały nr 770 Komisja Samorządowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję w klubach. Nie widzę. Otwieram dyskusję radnych. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 770. Przechodzimy do punktu 9a, ponieważ po tych punktach dwóch komisji skarg i wniosków zrobimy przerwę. Przechodzimy do punktu 9a, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora szkoły podstawowej nr 10, druk nr 7. Nie ma przewodniczącego. Uchwała przedkłada komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Rumi. Proszę wiceprzewodniczącą komisji o przedstawienie projektu uchwały. Drodzy państwo, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, Rada Miejska Rumi po rozpatrzeniu skargi grupy rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi z dnia 8 sierpnia 2023 roku, data wpływu do tutejszego urzędu 14 sierpnia 2023 roku, postanowiła uznać się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z przyczyn podanych w uzasadnieniu i wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej Rumi, zobowiązując przewodniczącego do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi oraz przekazania jej zgodnie z właściwością do pomorskiego kuratora oświaty. Drodzy państwo, uprawnieniem wynikającym z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego przysługującym każdemu obywatelowi jest prawo do składania skarg. Zgodnie z artykułem 227 przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy oraz ich dotyczących ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Z
Skarga składa się skargę do organów właściwych do ich rozpatrzenia pod warunkiem, że przepisy szczególnie nie określają innych organów. Artykuł 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stanowi, iż jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działań wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy. Szkoła jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku gminy, zatrudniająca nauczycieli, pracodawcą, kierowaną przez dyrektora wykonującego kompetencje i obowiązki tego pracodawcy wobec nauczycieli. Jest to uchwała skargu składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2021 roku. Tak więc właściwym organem do rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły, kierownika jednostki organizacyjnej jest co do zasady Rada Gminy, jeżeli przepisy szczególnie nie stanowią inaczej. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 27 stycznia 2004 roku, przepis artykułu 229 KPA zawiera tylko pomocnicze określenie właściwości organów do rozpatrywania skarg. Często w określeniu tej właściwości mają przepisy odrębne, a dopiero w ich braku mają zastosowanie przepisy artykułu 229 KPA. W przypadku, gdy skarga wniesiona na dyrektora szkoły dotyczy kwestii nadzoru pedagogicznego, artykuł 51 oraz 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, wówczas organem kompetentnym i właściwym do rozpatrzenia skargi jest kurator oświaty. Jak wskazał sąd administracyjny w powołanym orzeczeniu, skarga taka może dotyczyć m.in. oceny kwalifikacji nauczycielskich, zatrudniania osób bez odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich, spraw statutowych, kształceniowych, a także spraw pracowniczych. W związku z powyższym Rada Miejska Rumi uznaje, iż nie posiada kompetencji do rozpatrzenia przedmiotowej skargi wniesionej przez skarżących i przekazuje ją zgodnie z właściwością do pomorskiego kuratora oświaty. Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 789. Zamykam głosowanie. Za głosowało 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 2 osoby, brak głosu 4, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 9b. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, druk numer 790. Projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Rumi. Proszę wiceprzewodniczącą komisji Lucynę Miotko o przedstawienie projektu uchwały. Drodzy Państwo, po rozpatrzeniu petycji Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie propozycji zmian praktyki stosowania prawa w gminie miejskiej Rumia w zakresie polityki mieszkaniowej, Rada Miejska Rumi postanawia jej nie uwzględniać. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia wnoszących petycję o sposobie jej załatwienia. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w artykule 13 ustawy o petycjach. W dniu 1 sierpnia 2023 roku do burmistrza miasta Rumi została złożona petycja Fundacji Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni w sprawie propozycji zmian praktyki stosowania prawa w gminie miejskiej Rumia w zakresie polityki mieszkaniowej, to jest uwzględnienia indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością, zapewnienia dostępności odpowiednich lokali socjalnych oraz równego traktowania osób z niepełnosprawnościami. Następnie w dniu 8 sierpnia 2023 roku przedmiotowa petycja została przekazana przez burmistrza miasta Rumi do Rady Miejskiej Rumi celem jej rozpatrzenia.
powyższej sprawie pisemnych wyjaśnień udzielił burmistrz miasta Rumnik Opasieczny. Z przedmiotowego stanowiska wynika, iż gmina miejska Rumnik dokłada wszelkich starań, aby uwzględniać indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych, jednocześnie realizując innowacyjne formy pomocy w środowisku lokalnym. Przy realizacji nowych inwestycji remontowanych dróg oraz chodników zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami oraz stosowanie uniwersalnego projektowania racjonalnych usprawnień. Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska Rumnik uznaje, że gmina realizuje już postulaty zawarte w przedmiotowej petycji. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt uchwały przedkłada Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Proszę o umożliwienie radnym głosowania projektu uchwały na druku 790. Panie Marku, co tam? Nie będę głosował. Nie mam możliwości. Maszyna. Zamykam głosowanie. Za 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących 0, brakło 5, nieobecnych 2. Uchwała została przyjęta. Ogłaszam pół godziny przerwy. Do za 15:30.